Dobra, pierwsza jazda lącinem na turbo. Oczywiście musicie wziąć to pod uwagę, że to wszystko jest zrobione tak, żeby tylko było. Ten kabel trzeba byłoby zaizolować jeszcze. Ładuje powietrza, turbo słychać, mam nadzieję, że to na nagraniu jest, słychać gwizda, więc coś tam jest, ale strasznie mały boost jest o wiele za mały gaźnik do tego. PZ26 by musiał wsadzić, bo ten gaźnik jest kolosalnie za mały. Ta rurka to normalnie jest lodowata, tak wam powiem. Lodowata. Kurde, nie jestem zadowolony. Jest, daje, ale
jest prawie zerowy efekt. Lepiej jedzie, ale nie tak jak powinno. Ale słychać turbinkę, jak pod obciążeniem albo coś, od razu wkręcają. Tylko za mały gaźnik jest, to powinien być trzy razy. Wkręcać, już to widzę, jak ci to wkręca. Nie słyszysz? Nie mam uszczelek. Nie zakładałem uszczelek, bo nie chciałbym się dorabiać. No i dobra. Ostatni przejazd. Założyłem gaźnik PZ27. To jest chyba PZ27 albo PZ26, już nawet nie pamiętam. 20 chyba 7, bo taki kupiłem przez przypadek. Co tutaj będzie? Jest gaźnik nieidealnie wyregulowany, bo się nie da. Gdzieś mi ciągnie lewe powietrze, nie wiem gdzie. No i tyle. Jak się nie wkręci turbo, to nie uchodzi na wolnych obrotach. Musi się lekko turbo wkręcić, żeby zaciągać to paliwo. Bo jak nie będzie zaciągać paliwo, no to nie uchodzi. Dobra, jedziemy się przejechać. Zobaczymy, jak tam z osiągami będzie. Pod obciążeniem ma problem, się wkręci. Szarpie. Jeszcze raz próbujemy. Może go utrzymam. Spaliło mi rękę, nogę. I teraz cały czas pompuję. Nie chcę zejść z obrotu. Yeah.
paliwa daje znowu. Trzeba byłoby się dyszami pobawić. Mam nadzieję, że się wam podobało. Chociaż nie jestem z tego dumny, ale już nie kopci tak. Znaczy nie pluje tak olejem jak wcześniej. Można tak powiedzieć, że projekt zakończony, przynajmniej w tym etapie. Będziemy zaraz za niedługo modernizować to tak, jak ma być. O, tu się Loncin się stopił. Loncin się trochę stopił. Mam nadzieję, że się wam podobało. Łapeczka koniecznie w górę. Jeśli się wam nie podobało, to napiszcie, co wam się nie podobało. No niestety nie chodzi to jak powinno. Gwiżdże turbina, doładowanie, nie mam miernika, ewentualnie znajdę jakiś miernik, sprawdzimy, czy w ogóle jakieś doładowanie jest. Obstawiam, że będzie mizerne, ze względu na to, że na małym gaźniku wkręca się wyżej na obroty, no ale co z tego, jak jest problem z doładowaniem, za wolno się turbo rozkręca, a na dużym gaźniku rozkręca się dość kolosalnie, fajnie się rozkręca. Turbinka tylko przy wyższych obrotach ma problem. Nie wiem, coś tam brakuje, albo za dużo powietrza, albo za duży stopień sprężania jest. No nie wiem. I jest problem. Nie chce się wkręcić na maksa pod obciążeniem, które jak dostaje najwięcej paliwa, nie? Ale za to od dołu fajnie ciągnie. Powiem wam, że no jest mocny. Mocniejszy jest niż seryjnie na tym gaźniku. Lecz nie wiem, czy to jest wina gaźnika samego, czy też tam coś turbinka daje. Ale rozkręca się praktycznie już na wolnych obrotach, więc no jest fajnie. A na tamtym gaźniku mniejszym no trzeba deczko przygazować i wtedy się rozkręcała dopiero turbinka. A tutaj fajnie już na wolnych obrotach, już fajnie gwiżdże, już się wkręca. No. Trzeba będzie wsadzić gaźnik VM24 albo P28, coś takiego konkretnego, ale to zrobić już opcję numer 2, czyli to, co będziemy za niedługo robić. Będziemy przerabiać to za niedługo tak, jak ma być, więc nie powinno być żadnych problemów z regulacją, teorii, nie powinno być takich problemów z regulacją, bo powinno być to o wiele łatwiejsze. Więcej paliwa powinno się dostawać, nie powinno się, bo tutaj się skrapla, no nie ukrywajmy, że paliwo się troszeczkę mi skrapla. Kolanko to jest normalnie lodowate jest to kolanko. No i tyle. Będziecie chcieli coś więcej, no to obserwujcie mój kanał, jak i grupę na Facebooku, ewentualnie Instagrama, do których linki są w opisie pod filmem. Ja uciekam, bo bateria pada, już mi go, więc cóż, w następnym odcinku, nie wiem, jeszcze spróbujemy zobaczyć, ile to, czy jest jakiekolwiek doładowanie i tyle. I rozbieramy to i robimy tak, jak ma być. Mam nadzieję, że będzie o wiele lepiej to chodzić, więc do następnego, trzymajcie się, na razie, hej. Co do mocy, bo zaraz będziecie mówić, jak łazapa, łazup. Łazapa tak samo, że jest Nikoni, że odjęło to, a nie dodało. Teoretycznie turbo przydławia na wydechu, więc obniża coś tam. Ale zauważyłem, że nie jest źle, że nie obniżyło mi mocy, ze względu na to, że testowałem na tym mniejszym gaźniku, jak jechałem u mnie po taką górkę testową. I nawet delikatnie lepiej jechał niż normalnie na samym gaźniku, więc
delikatnie jest lepiej, nie jest gorzej, ale jest delikatnie lepiej, chociaż minusem jest reakcja na gaz, nie dam rady przypierdzieć od razu na gazie, podarę na świecę, bo turbo się musi rozkręcić, inaczej nie będzie chciało jechać, no. No niestety taki jest minus, że muszę rozkręcić turbo zanim to będę jechał, tak, tak można powiedzieć. Jak go przydławi i szczelę z manetą, no to wyciągnie mi trochę oleju i zakopci z turbiny, no, zanim się rozkręci. No. No są niestety efekty uboczne tego rozwiązania. Nie poddajemy się, od razu mówię, nie poddajemy się, robimy dalej. Więc jeszcze szykujcie się, jeszcze raz, szykujcie się na kolejny odcinek z testowania doładowania, jakie będzie doładowanie, a potem jak już to sprawdzimy, będę to rozbierał i robimy, mam nadzieję, że tak jak ma być, tak jak ma być i że tym razem będzie 1,5 bara i 30 koni w Loncinie, więc no, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, kurde, za ten projekt, mam nadzieję, że to nie upadnie, że zrobię i będzie wreszcie jakiś efekt. No, więc do następnego. Trzymajcie się, na razie, hej!